Witam w kolejnym filmiku. Marka Lesonciel, czyli z francuskiego istoty, ewentualnie jako, nie wiem, chyba najważniejsze też to może być, największe, najważniejsze, podejrzewam, że istoty raczej. Jakby istota danej nuty, danej kwestii, danego motywu, ponieważ każdy zapach ma swoją istotę wybraną. Ja o tej marce budżetowej, bo ona jest budżetowa ogólnie, w TK Maxach jeszcze bardziej budżetowa niż online. Ja już zaczęłam opowiadać o tej marce od około, nie wiem, roku, dlatego że gdzieś ponad rok temu, wydaje mi się, że to było jesienią, nie tej jesieni, tylko jeszcze wcześniejszej. Tak mi się kojarzy, że to była jesień. Dokładnie w TK Maxie wówczas w forum natrafiłam na. Najpierw była tylko Paczula, później się pojawiało Paczula i Ling Yang. I ja wówczas, ponieważ ktoś, że tak powiem, nieładnie, kolokwialnie rozbebeszył, można było powąchać atomizer, dlatego że już ktoś po prostu to zrobił. Niestety w TK Maxie, nad czym ubolewam, w ogóle nie kontrolują tego ludzie, to po prostu wszystko otwierają. Ja czasami zwracam uwagę. Ludzie są oczywiście zszokowani, że ktoś im zwraca uwagę. Opamiętują się, ale generalnie ktoś powinien nad tym po prostu. Ktoś to powinien kontrolować, ponieważ nic wielkiego się nie stanie, że ktoś tam psiknie, ale w sensie ten produkt jest użyty, ale nie stanowi jakiegoś zagrożenia. Natomiast jak już, że tak powiem, ruszają, tykają kosmetyki, to jest po prostu nieporozumienie. No dobrze, ale wracając do tematu, i chyba Ambra jeszcze się szybko pojawiła. Teraz tak patrzę. Pierwszym zapachem, na który się natknęłam właśnie ponad rok temu, to była Paczula. Ja wówczas o niej opowiadałam, wspominałam, i ja się na nią nie zdecydowałam, natomiast opowiadałam, że jest to dobry zapach, w sensie z dobrym stosunkiem ceny do jakości. Mi osobiście nie był on potrzebny, dlatego że to akurat nie tyle, że to było złe ujęcie paczuli, ale tego typu zapachu nie potrzebowałam. Może tak. Później gdzieś tak czasami się jakieś pojawiały zapachy, ale właśnie cały czas było tak, że pojedynczo. Aż gdzieś, nie wiem, z pół roku temu opowiadałam, że zaczęły się pojawiać wszystkie. I opowiadałam wówczas o. Na przykład, tak patrzę, o czym opowiadałam. Na pewno był filmik z Rose, bo mam flakon i pokazywałam. Na pewno były filmiki o Fig. Też mam flakon i pokazywałam. Chyba nie poznałam Flech de Orange. Nie kojarzę za bardzo. Nie pamiętam, żeby bywał Jasmine, czy zarozumiał w TK Maxie. Natomiast te pozostałe, zielona herbata, wanilia, Linkiang, piżmo i te urmo jak najbardziej. W którymś TK Maxie, chyba w Matarni, ktoś, że tak powiem, pootwierał wszystko. One zostały jeszcze w ogóle jeszcze bardziej przecenione wtedy. I ja się chyba wtedy decydowałam na figę. Pierwotna cena chyba ich była 40 czy 50 zł, to już nie pamiętam. No jak te filmy, jak ktoś tam kojarzy, gdzie one były, to tam podawałam wówczas cenę. Natomiast figę w końcu chyba się udało trafić za 30 albo mniej, bo właśnie to już były tak właśnie pootwierane kartoniki, rozfoliowane, bo nikt tego nie kontrolował. Figa, przypomnę, podsumowująco, bardzo dobry zapach, dlatego że nawet się zastanawiałam, czy nie wziąć dwóch flakonów w przypadku takiej ceny. Bardzo jest w stylu takiej figi ziołowej, figi w ogóle nie idą ze strony kokosowości. Figi nie jakieś takie listko-figowej zielonej, tylko takiej właśnie ziołowości w stylu Rouge Baton Rouge Incantation, czy też efekt w ogródku Hermesa śródziemnomorskim, czy też takie klimata zbliżone Balenciaga Rossa Botanica, także bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Te Gourmand też były, że tak powiem, otwarte. Ja je sprawdzałam, atomizer, korek, bo to pachniało. Nie było to złe. Pamiętam, że to było w stronę jakichś takich owocowości. Nie wiem, czy to nie było jakieś takie trochę nawet w stronę malinowości, ale coś tam chyba nie do końca mi pasowało, już nie pamiętam. Piżmo chyba nie było
Już w końcu nie pamiętam. A nie, przepraszam, piżmo chyba było. Właśnie to piżmo, to że mnie namieszała, ale to piżmo było, ono nie było takie czystościowe. Ono w ogóle chyba było, coś w nim mi nie grało. Albo było na słodko, albo było na pudrowo, albo było tak tanio piżmowo. W sensie, że czuć było taką, ten alkohol, tą syntetyczność piżm. Bo piżma w perfumach, na przykład jak tworzę, to są bardzo różne składniki. I ja odkryłam perełkowe i na nich mi zależy i je chcę używać. Natomiast mamy do czynienia też z dużą ilością takich syntetycznych wydźwięku piżm. Tu nie chodzi o to, że piżmo ma być naturalne, tylko chodzi o to, że jakby ja też, jakby to określić? Jest syntetyczność i syntetyczność, może tak. Ja osobiście i tak bym nie chciała takiego stricte naturalnego piżma, chociaż tak samo jest w przypadku ambry. Pewne zapachy, na przykład ambra naturalna jest z tym Saut Nur, które miałam, czy ambra naturalna jest użyta w l'artisan ambrowym, ale generalnie, jeżeli chodzi o piżmo, już od dłuższego czasu bazuje się na syntetycznych piżmach, ale są te dobre i są te słabe. No i po prostu to już jest temat rzeka, natomiast o piżmie będzie po prostu też osobny film. Biorąc pod uwagę to, że piżmo jest w różnych kwestiach używane. W bardzo wielu zapachach jako utrwalacz, jako baza. A mi chodzi o efekt, tutaj zresztą piżmo jest w nazwie, jest tym Boże, ja się ciągle mieszam z tą wymową, ale bo to jest tak naprawdę, tu się udźwięcznia, podejrzewam, że to typowo to czytamy ten początek jako le, bo gdyby nie było eski, to by było le, ten rodzajnik francuski. Natomiast tu się prawdopodobnie, jak pamiętam, jeszcze jak miałam zajęcia z francuskiego, udźwięcznia, czyli to będzie le son ciel, bo tu en jako on. Natomiast to jest ciężkie, powiem szczerze, miałam trochę tych zajęć, pewnie będę wracała, ale to jest ciężkie. Leze son ciel. Jako istoty. Więc piżmo tutaj jest jako nazwa, więc ma być znaczące w wydźwięku, nie ma być takim składnikiem zadaniowym, bazowym, utrwalaczem, tylko ma mieć swoją rolę. I to znaczącą. I wtedy dla mnie ważne jest to, żeby to piżmo było takie, bym powiedziała, konkretne. Nie nazbyt brudne, nie nazbyt animalistyczne, ale bardziej takie cielesne, zmysłowe, tylko żeby to nie szło w stronę jakąś mocno słodką, pudrową, przeciężkawą. Są zapachy z naprawdę pięknym ujęciem i pięknymi dodatkami do piżma. I ja powiem szczerze, no jestem zachwycona tym efektem, który mam w 9,5 tygodnia, w wersji klasycznej nie tylko. W ogóle Ambrette potrafi zrobić niezwykłą robotę, jeżeli chodzi o taki aspekt w ogóle cielesno, kremowo, piżmowo i tak dalej. I na przykład też w ogóle mam piękny składnik, dosyć niedawno zdobyłam, który po prostu jest tak bajeczny, że myślę, że w ogóle wokół piżma. Ale wokół takiej zawiesistości, takiego konkretu, takiej szlachetności, takiej jakości, totalnie nie takiej piżmowo-syntetyczno. Bo powiem tak, jest tyle tych piżmowych składników, jest tyle takich zahaczających o taką ostrość, taką, no niestety, syntetyczność. Czyli coś może być syntetycznego pochodzenia, ale mieć niezwykły wydźwięk. Mi chodzi o to, żeby uciekać od kwestii takich nieudanych wydźwięków, syntetycznych wydźwięków, syntetycznych, chemicznych, tanio wybrzmiewających. I teraz tak, zacznijmy, a i różę pokazywałam, wanilię poznałam, ona była w porządku, nie była, ona była taka, no, jak to wanilia, była smakowita, niesmakowita, ale nie szło w tę taką stronę jakiś tam, nie wiem, odświeżaczy waniliowych, jakieś olejków, wszystko szło w dobrą stronę. Zielona herbata ma taką po prostu klasyczną zieloną herbatą, nie wiem, jak i Froche, jak w tych Elizabeth Arden. Nawet się zastanawiałam nad nią. Yin Yang, właśnie i w przypadku tej marki Leze
Ja nie mogę już. Muszę obserwować zapis, żeby po prostu dobrze to wypowiedzieć. Leze są ciel. Leze są ciel. Trzeba to powtórzyć ileś razy, żeby się po prostu utrwaliło. Leze są ciel, czyli istoty. Tak mniemam, że tak powiem. Właśnie Ying Yang z tej marki, ale też Solinol kiedyś mówiłam. Tak jak nie lubię w ogóle Ying Yang, to w tych markach się one udały. W sensie bym wskazała jako te dobre z tej marki. Tak samo też w Solinol dostępnych w Rossmanach, ponieważ Solinol jest dużo więcej. Na przykład lepsze Solinol bym wskazała te, które akurat nie ma w Polsce. Kiedyś dawno temu, lata temu pokazywałam, że nie były dostępne w Polsce Solinol Fig. Realnie rozkrojony owoc figi, nie listek figowy, nie drewno figowca, nie żadnych kokosowości, nic. Rozkrojony owoc figi, taki konkret, taka soczystość, taki żywy owoc, konkretnie człowiek nad rozkrojoną figą, realnie. A to rzadkość, bo często wpisywana figa w owocach, a wcale to nie ten owoc, znaczy w sensie wcale nie ma tej owocowości, tego życia, tego rozkrojonego, no po prostu nie ma, tylko taka trochę zabawa tematem, figa ulokowana i tyle. Tak patrzę, zobaczmy, jakie są w ogóle dodatki, jeżeli chodzi o. Nuty, tak patrzę, co było w tej wanilii, że wyszło dobrze. No powiem szczerze, tak, no, nuty są straszne dla mnie, jak teraz patrzę, ale na szczęście żadnej tam kokosowości nie pamiętam, ale tutaj takie nuty, tiare. Ja właśnie powiem tak, tylko to były tylko powąchania. Tych atomizerów, mówię w przypadku niektórych części zapachów, bo ktoś już wcześniej przyjął, wykorzystałam to i po prostu też to sprawdziłam. Natomiast generalnie no, nie podoba mi się takie zjawisko. Róże znam bardziej, bo mam flakon, figę znam bardziej, bo mam flakon. Co w tej paczuli było? No właśnie, ambra. Właśnie ta paczula była może nie tyle mało paczulowa, co ona była taka z dużą ilością innych dodatków. Trzeba by było wrócić do tego mojego filmika sprzed roku, tam opowiadałam wówczas o wrażeniach. Ta róża jest w filmie, to dosyć niedawno, ileś miesięcy temu nagrywałam o tej róży. Ta róża jest taką różą z tych silniejszych, mocniejszych, słodszych. Ciekawe jak z tym żazmin, że znagłem trafiła. A, sprawdzałam to. Kwiatło pomarańcze to raczej ja uciekam, czyli raczej nie. A figa właśnie, co ona ma, że taki efekt idzie? No powiem tak, nuty są takie, że w ogóle człowiek się nie spodziewa, że to będzie taki dobry zapach. Dali neroli i kokos, czyli sugerują, że w ogóle oprócz figi jeszcze kokos, czyli na szczęście to w taką stronę nie szło. I jeszcze będę tego sprawdzać, ale na razie się takie rzeczy nie ukazały. Uff, ale teraz tak patrzę, no to aż strach. Daję do tego piżma. Mech i piżmo. Powiem tak, w ogóle z tą marką jest taka dziwna rzecz, ponieważ ta marka wskazuje, tutaj tego nie ma, ale wskazuje na flakonach, chyba tu będzie tym, o, ogromną ilość składników naturalnych, a na tych kartonikach są jednocześnie składy. Więc jakby nie rozumiem w ogóle, na czym to ma polegać, w sensie. Ten dopisek o tych naturalności i ten skład, jak to się tam nie zgrywa. Co tam za owocowa kwestia była w tym? To my truskawka. Nie był to zły zapach, tak jak był powąchany, ale nie był na tyle dobry, żeby skończyło się flakonem. Powiem tak, tutaj na Parfumo jest 2, 4, 6, 8, 10, 11, jak dobrze liczę zapachów, z czego poznałam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I zaznajomiona uznałam, że najbardziej ogólnie fi. Paczulę odbierałam pozytywnie. Wanilia w zasadzie wyszła na plus, ale no nie dla mnie. Rose był brany w ciemno, ten zapach, także on nie jest mi aż tak bardzo potrzebny. Natomiast tak świadomie, całkowicie ta figa, także wydaje mi się, że tak w ogólnym rozrachunku, na tyle co je wszystkie poznałam, to ta figa
wypadła najlepiej pod kątem stosunku ceny do jakości i pod kątem właśnie zapachu dla miłośników Incantation Rouge Ban Rouge. Ogólnie śródziemnomorski Mediterranean Hermesa Balenciaga Rosa Botanica, o których ostatnio opowiadałam, też wspominałam właśnie wtedy o tych kwestiach. Wcześniej, jak mówiłam o Fidze, też wspominałam właśnie o tej bliźniaczości. Jak wcześniej opowiadałam z kolei o róży. Ogólnie nie wspominałam, że to jest dobry stosunek ceny do jakości. Jakby w przypadku wszystkich tych zapachów, pamiętam, był ten dobry stosunek ceny do jakości, tylko niekoniecznie moje klimaty. Coś mi w tym piżmie nie przeszkadzało, tylko właśnie nie pamiętam, co tam było nie tak. Czy tam szło zbyt stronę pudrową? Czy bo jest iris? Jest piżmo? Nie wiem, coś tam nie było. Może kiedyś jeszcze będzie dane sprawdzić. W każdym razie, nawet jeżeli uznałam, że coś na tak, coś na nie, po prostu nie pojawiła się taka myśl w głowie, że to nawet w przypadku takiej ceny jest mi potrzebne. Ostatnio, jak byłam właśnie w Matarte, nadal było dużo zapachu, one są poprzeceniane jeszcze. Trochę dziwnie mówię, bo cały czas mam problem, znaczy gardło mi już nie boli, teraz to już bardziej trochę bardziej dusi, nie wiem, kaszel, nie kaszel, także trochę będę tutaj przeszkadzać w filmie. No to już tak na wykończeniu. Bo tak naprawdę wszystkie preparaty na gardło to mocno wysuszają też gardło, więc teraz już od samego początku brałam też te wszystkie z porostem islandzkim na regenerację, na nawilżenie gardła, no ale to jeszcze trzeba jeszcze, żeby to się tak już unormowało, że tak powiem.